Nici już mamy. Teraz trzeba było podzielić, na co mają być. Jak na białe płótno, to do prania. Jak na derki albo chodniki, to do farbowania. To, co trzeba było farbować, wiezło się do farbiorza. I un farbował na takie kolory, jakie my chcieli. Ale wtedy nie było tyle kolorów, co teraz. Był czerwony, zielony, corny, złoty, niebieski, popielaty i brązowy. Nici na białe płótno trzeba było uprać. Pranie to było nie lada wyzwanie. Prało się kijąkom nad rzeką i susało się na słonecku, co by się trochę wybieleło. Jak już nici były jedne uprane, a drugie ufarbowane, to wiescało je się na hoku wbitym do belki przy powale i się je wyciągało, a później się zakładało na wiadło i zwijało w kłębki. Teraz bierzemy się za robienie płótna, derek, chodników. Jak już były nasykowane nici i odpowiedni cas, to tata z góry znosili i w kuchni rozkładali krosna, które zajmowały prawie pół izby. W krosnach, czy to mama, czy inne kobiety, robiały ino w zimę, bo na wiosnę czy w lato miały huk roboty w polu, na łoce albo w ogródku. W krosnach to, co najważniejsze, to łosnowa i wątek. No i są pierw mama brali kłębki i nieśli do snucio, cyli do przygotowania łosnowy na nowoju. Z nowoju nici sły przez nicielnicę do płochy, a z płochy na wołek, na który nawijało się utkane płótno. Wątek nawijało się na cewki, które wkładało się do cuenek, a cuenko mama przesuwali między nićmi łosnowy, dociskając nogami drewniane pedały, a rękami dociskając płocha. Żeby se ułatwić nawijanie na cewki, była taka drewniano skrzynecka z kołem, co nazywało się to potakiem. Po taku były cewki i kłębki, nici. I kręcąc kołem, nawijało się nici na płótno albo skrowki na chodniki. Pochwalę się wom, zejomą po moich dziadkach. I wiadło, i motowidło, potak, wrzeciunka. A jakby kto był taki sprytniejsy? To może jej krosna by mi złożył.